Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was ten zestaw do robienia lodów, do tworzenia deserów lodowych. Jak widzicie na opakowaniu, będziemy mogli stworzyć dużo różnych kombinacji, ale oczywiście rezultatu tych naszych eksperymentów nie można jeść, to wiadomo. I ostatnio ten zestaw pokazywaliśmy, a dzisiaj będziemy go testować, będziemy się nim bawić. Najpierw rozkładam te ceratę, chyba tak to można nazwać. Wyciągam wszystkie kolory tej plasteliny. Muszę sobie wszystko przygotować, a potem zaczniemy się bawić. Plastelina jest bardzo miękka, nie trzeba jej rozrabiać w rękach, żeby była gotowa, tylko od razu można z niej coś ulepić. Także mamy taką pierwszą cytrynowo-zieloną, drugą mamy taką różową. I właśnie jedynym minusem tego zestawu jest to, że nie mamy pojemniczków na plastelinę. Musimy sami sobie wymyślić, gdzie będziemy ją przechowywać, tak żeby nie wyschła. Jak widzieliście, tę różową schowałam sobie w takiej foliowej torebce i nie wyschła, także można je przechowywać w takich torebkach foliowych. Bo różową ostatnio już otwierałam, a resztę muszę dzisiaj dopiero otworzyć. To jest taka biała, też bardzo mięciutka. Tutaj mamy brązową, to jest kolejny kolor. Może stworzymy z niej jakieś lody czekoladowe, zobaczymy. Właśnie już teraz podczas rozpakowywania zastanawiam się, jakie stworzymy desery lodowe. Myślę sobie, które lody są moimi ulubionymi. Też pytałam Was ostatnio, jakie lody Wy najbardziej lubicie. Ja chyba najbardziej lubię lody owocowe, najlepiej jakieś sorbety, ale też lubię na przykład lody z kawałeczkami Oreo, ale w sumie chyba lubię większość smaków. Także dzisiaj spróbujemy sobie odtworzyć takie desery, jakie możemy dostać w lato. W cukierniach, w lodziarniach, na wakacjach. Teraz wyjmuję czerwoną plastelinę. Też bardzo ładna, bardzo miękka. Ale chyba nie widziałam takich lodów o takim kolorze intensywnie czerwonym. Czyli mamy lody czekoladowe, waniliowe, przynajmniej tak sobie wymyśliłam. I mamy jeszcze właśnie taki odcień cytrynowy, różowy i czerwony intensywnie. I mam tutaj foremki. I zacznę może od takiego loda na patyku. I na opakowaniu mamy właśnie takie lody. Jeden jest w paski, drugi jednolity z jakimiś kuleczkami chyba czekoladowymi. I właśnie od takiego loda zaczniemy. Patyczek. I ja spróbuję zrobić tego loda w paski. Zobaczymy, czy mi się uda. Teraz trochę żółtego dodam. I jeszcze trochę tego białego. Mam nadzieję, że wyjdzie. Na opakowaniu mieliśmy piękne, równe paski. No moje pewnie takie nie będą, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zdejmuję nadmiar. I ciekawe, jak nam to wyszło. A, tak, ok. Całkiem fajnie. Nie mamy równych pasków, ale wygląda bardzo ładnie, całkiem smacznie. Co Wy na to? Zdejmuję tylko nadmiar tej plasteliny. I pierwszy lód na patyku gotowy. Foremka była super,
Myślę, że lód wyszedł bardzo ładnie, odbiły się te paski, które mieliśmy, bardzo dobrze się trzyma na patyczku, nie spada, także te foremki są super. Tutaj mam resztki tego loda. Myślę, że zlepię je razem i spróbuję zrobić taki kolorowy lód. Kiedyś były takie lody, nazywały się chyba zapy czy coś takiego. Napiszcie, czy je pamiętacie, bo było to już jakiś czas temu. Nie wiem, czy jeszcze one są w sklepach. I dodam jeszcze tego cytrynowego, bo tamtej masy było za mało. Mocno ściskam, aż bokami wyleci nadmiar. I tak wygląda mój drugi lód na patyku. Wygląda na całkiem orzeźwiającego, trzeba przyznać. Proszę bardzo. Pyszny. Dobra. I tu mamy jeszcze taki walec. Też trzeba go przetestować. I mamy też nożyk. Możemy sobie coś wyciąć, na przykład takie paseczki. I możemy użyć ich do ozdobienia kolejnego deseru, który dla Was przygotuję. Teraz czas na inny rodzaj lodów. Muszę zrobić rożek, ale niestety nie mam dobrego koloru do tego. Myślę, że ten brązowy będzie już najlepszy z tych wszystkich. I ściskam mocno. Chyba dałam trochę za mało plasteliny. Dam wszystko, ścisnę. I wyciągam. Tak wygląda. Dosyć ciemny, może to jest rożek czekoladowy. I mamy jeszcze taką wyciskarkę. Możemy sobie wybrać rodzaj kremu czy śmietany. Mamy różne wzorki. Niezbyt dobrze się przesuwają te wzorki. Tutaj będzie na pewno potrzebna pomoc rodziców czy starszego rodzeństwa. Ja zdecydowałam się na gwiazdki. Wkładamy pastelinę do środka i wyciskamy. Postaram się zrobić takiego loda kręconego. O, trochę za dużo. Trzeba to jakoś ułożyć ładnie. No dobra. Tak to wygląda. Czyli mamy czekoladowy rożek, a u góry kręconego loda takiego z maszyny. I dodam może jeszcze takie zakręcone dodatki. To może być taki sos na przykład. Okej, niech będzie tak. Wygląda pysznie. Mamy dwa takie lody na patyczku i trzeci to lód kręcony w rożku czekoladowym. Także udało mi się dzisiaj przygotować trzy lody. Napiszcie mi, który podoba Wam się najbardziej, który byście zjedli, gdyby był prawdziwy. I napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów, bo jeszcze mamy czerwoną plastelinę. Czy już Wam starczy tego zestawu? Także mamy takie trzy sztuki. Piszcie, która Wam się podoba najbardziej, który lód, który deser.
Możecie nazwać je jak chcecie, na pewno się domyślę, o co chodzi. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czekamy też na kciuki w górę, wasze subskrypcje, tak jak zawsze. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale.